Witamy wszystkich w restauracji Poziomka w Kielcach w tym świątecznym czasie. Jest z nami szef kuchni restauracji Poziomka, Mateusz Galiszewski. Cześć, witam Mateusz. Serdecznie. Są z nami też nasi bohaterowie, drużyna Czerwonych i Czerwonych. Mają już swoje nazwy, więc za chwilę się z nimi z wami podzielą. W jednej z drużyn jest Marcel Gąsior i Przemek Szarek. W drugiej drużynie Grzesiu Szymusik, Kuba Osobiński. Cześć, panowie. No to teraz pochwalcie się swoimi nazwami. FC Śliskie Karpie. My jesteśmy bawełniony chwilę z Orsza. Wybitne nazwy, kreatywność tutaj 10 na 10. Mateusz, co dzisiaj będą przygotowywać nasi zawodnicy? Dzisiaj postaram się zrobić szybkie wigilijne danie, czyli to będzie karp smażony na kapuście zasmażanej z grochem. Panowie, brzmi łatwo? Damy radę. Damy radę. Poradzimy sobie. Dawaj, Lani! Jedziemy z moją. Zaczynamy. Drużyna Czerwona, zapraszam. Mamy tak, ogólnie tak tytułem wstępu. Mamy dwa stanowiska. Jedno, drugie to jest moje, zrobię wam taki szybki pokaz. Jak ja to widzę, a wy potem sobie będziecie robić tak, jak wy to widzicie, nie? Dobra. Tutaj macie pire z grochu, przygotowaną kapustę. Tutaj jest taki namoczony w mleku por. Będziemy robić z niego sianko. Dobra? Nie słabo zakiszona. Bo ona jest przygotowana. O, właśnie czułem tą delikatność taką. Delikatność, dokładnie. Tak. Czyli tak, zaczniemy może od cebulki. Skroimy sobie troszeczkę. Oczywiście za dużo wziąłem. Ja tak szybko nie pokroję. Nie? Dasz rad. Max Thermomix. No, Thermomix. Thermomixa mamy, także jak coś, to będziemy działać. Szybki ogień, troszkę oleju. Co, może przyprawimy, jak jest sól, pierwszy, tutaj macie przygotowane albo w młynkach, albo... Ja chcę sól, ja chcę sól. Albo tak, troszeczkę, proszę bardzo, śmiało. O, będzie już pięknie. Tylko to ma wlecieć do garnka, nie? O, zaczyna się, coś fajnego robić. Coś się dzieje. Przepraszam. Słucham. To jest cebula, prawda? Właśnie nie, to jest posianko spora, to już jest zrobione. A wy sobie spróbujecie zrobić takie sianko. Dobra, szybkie zrumienienie. I co, może sobie weźmiemy troszkę tej kapustki. Ja tu zrobię jedną porcję, wy macie troszkę więcej. Szybko przesiekamy, bo ona nie jest siekana. Tu się fajnie jadło. Okej. Tu mamy pire z grochu. O, już się robi fajnie. Się zagrzeje. Zadajemy kapustę. Kapusta z grochem to musi być grochy kapusta. Mamy już zamarynowane filety z karpia. Zrobimy je troszkę sobie w mące, czyli sauté. Zamarynowane jest w cebuli, majeranku, soli i pieprzu. Dużo wcześniej można zamarynować, wtedy nie ma tego zwanego takiego zapachu karpia, nie? No ale to musi przesiąść właśnie tą cebulką, tak żeby to właśnie było. On był dobę wcześniej, znaczy no wczoraj, nie dobę, 12 godzin gdzieś tak. No i co, ściągamy sobie rybkę. I co, lisianko sporo. Sobie zrobimy tak. Trochę tego pora. Nieduża ilość, nie wrzucamy dużej ilości tego pora na olej, żeby nam to wszystko nie wykipiało. Troszeczkę mąki, żeby lekko obtoczyć. No i próbujemy. Może zmniejszymy trochę ogień. O, już się pięknie smaży. Dzisiaj będziemy robić z karpia. Teraz panowie tak, no musimy to podać teraz, tak? Jakoś ładnie. Ja bym to podał, nie wiem jak. Zaraz zobaczymy. Na pewno bym zaczął od kapusty z grochem. Co? Już masz plan? No jak, wizualnie już mam jak to podać, wiesz? O, to jest najważniejsze. Ludzie jedzą oczami też, trzeba pamiętać. Takie dwa kawałki na porcję wydaje mi się będą słuszne. Dobra. No i coś do rybki. I coś do rybki. No i mamy to sianko spore, tak? Możemy sobie je bardziej jakoś tak postrzępić, żeby nabrało objętości. Damy to wszystko jeszcze na górę. Nawet wyszło ładnie, chrupiące.
Świeże mielonego pieprzu troszeczkę. No ja bym to wydał tak. Dobrze panowie, czyli tak, ja się już usuwam ze swojego stanowiska. Teraz wy działacie. Nie da tego lepiej. Szereg, to cebulę kroi. Cebula. Ryszard Cebula. Ja pierdziele. No dobra, mamy pokrojone. Muszę zrobić tą kapustę jeszcze. Nie podglądaj. Na łóżkę ją przyniesie. To nie zostawisz na łóżkę. Mieszaj. Mieszaj, mieszaj. No co się ważne zrobiliśmy? Czemu? Co źle zrobiłeś? Jest tu radio? Jakaś pioseneczka, jakaś Christmas time albo coś w tym stylu możemy zapuścić? If you my heart, but the very next day you gave it away. Wszyscy! This year, I'm very wrong here, I give it to someone special. Dawaj kapustę. Już? No nie wiem, no ty jesteś od... tego. Od kapusty? Od kapusty. Czekaj, jeszcze więcej ja mam, co krojenia. Kolega? Myślę, że to ze szwagi. Karp będzie. Chyba nie już pływa świąteczny karp. Tu nie? Było... Najpierw go w tym trzeba, w mące, tak? But the very next day you gave it away. This year I've never seen. I give it to someone special, special. Kolega, dawaj jeszcze raz. Co jeszcze raz? Nie musisz próbować, co gotuję. To my na śniadanie sobie dzisiaj karpia zjemy, tak? Z kapustą. Trzy bierzecie? Tym pasterze, grając koszy dzieciąteczku na lisze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. A to leżało po naszej stronie. No właśnie, to było nasze. Nie, tak. Aha, dobra, co? No, to kuchnia jest po naszej. Nie, to jest nie no jest tak jest, nie, tak. No, to jest tak. Zrobimy drugi owej. No, to weź, nie, weź ty sobie, nie, dobra, nie dobra, spoko. Dobra. No, trzeba usmażyć i później jest pora na pora. Spokojnie, kolego. Nie, na patelni, a to jest garnek. Synek, to jest garnek. Przyprawiłeś go ładnie? No nie, znaczy nie soliłem ani nie pieprzyłem. Bo już było, tak? Nie wiem, czy było. No, było marynowane. Przemek? Fiu, fiu, fiu. Bardzo smaczne. Fajne to urządzenie. Fajne, no. Muszę sobie kupić takie. Będę gotował w kuchni. To. Widzisz? O, popatrz. Zobacz, zobacz, co my mamy tarpika. Idealnie przypieczony, ja pierdzielę. No fajnie. O, o! Co nam się stało? No to daj na ten palnik. Daj talerz. Czek. Nie jest tak przypieczona, ale ja wolę. Ja wolę przypieczone, ja. Tylko że nie wszyscy mogą lubić przypieczone, wiesz o co chodzi. Ej, każdy ma swoje kubki smakowe. No, spokojnie, nie przejmuj się na patelni jeszcze. A, bo trzeba, że tak. Tak. Ale możemy zrobić na osobnej patelni masełko i polać. My robimy na osobnym masełko. Tak, wiedziałem, że tak zrobicie. Tak zrobimy. Mogę ci coś podpowiedzieć? Nie. Jak będziesz miał nad palnikiem, szybciej się. To sobie rozwieśni. To. Dobra, kluczyka, dawaj szczypce. Żeby się nie ten... Nie, 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 nie. Daj tego szczypce. Trzeba było wsypać mąką. Daj to. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest dobrze, dobrze chłopaki robią. No i to, jak się przestanie pienić, można wyciągać. Kolega, ja już tutaj tego robię, nie? Spokojnie, niech się jeszcze dorobi. Menu. Idealnie to jest zrobione masełko. Proszę tutaj do kamery. Nie, no mi się wydaje, że idealnie. My łamiemy zasady i będziemy teraz polewać o karpia masełkiem. Dobra, mamy talerz, dawaj, robimy. Czekaj.
O, proszę tutaj. O Jezu. Ale to będzie smaczne. O Jezu, już nie przesadzaj. Wyłączaj to. Albo... Idziemy w tradycyjną kuchnię. Ta pusta owoc. Tak jak typowy Polak przy niedzieli. Nie będziemy wymyślać nic. Po prostu damy to, co człowiek chce, żeby było czysto. Trzy aż. Jakieś dwie porcje się robią. I daj na to, o. Co zrobić z trzecim? Dobra, nie musi być trzeci, tak? Daj papier. Co? Oczy ważki, tak? Ale tu musisz tak ładnie zrobić. Dwa oczka ma, tak? To uśmiech będzie. Nosek daj ten. A jeszcze buraczki trzeba. No buraczki też damy. Tu jakieś zęby powbijamy, żeby do buzi. Pyszna. To jest przepyszne. O Jezus, ja bym to jadł. Szczerze, skandal. Wspaniała kapusta nam wyszła. Puszcza? Wspaniała. I co jeszcze? To będą rumieńce może być. 3, 4. A to nie znaczy, że... To nie obsługa! Było... Stolik 19. Karp z kapustą. Karpik z kapustą. Dobra, już jest okej. Dzwonię. Ale jestem podekscytowany. Tu jest wersja świąteczna. Rudolf na talerzu. Rudolf. Tak wymyśliliśmy. No. Mateusz, za nami wielkie testowanie potraw. Jakbyś podsumował tę część? Dla mnie obydwie potrawy zasługują na uznanie. No ale to proszę bardzo, dla ciebie wybór najlepszej. Tak, wybór najlepszej. Myślę, że jesteśmy zgodni razem z naszymi kolegami, pozostałymi jurorami. Zwycięża drużyna Śliskich Karpi. FC Śliskich Karpi. FC Śliskich Karpi. Serdeczne gratulacje, panowie. Dziękujemy. Za bardzo dobrą kapustę, za pysznego, nieprzeciągniętego karpia oraz za sianko, które nie było nachosami. Tutaj mały pstryczek. Panowie, no niestety musicie oddać fartucha i pożegnać się z naszym programem. Dziękujemy. Dziękuję. 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 A wy może byście się jakoś ucieszyli, że wygraliście czy coś? Gratulacje, nie wiem. Gratulacje. Tak, a wam wszystkim życzymy wesołych świąt. No i co? Zapraszamy do Dziękujemy restauracji. Dziękujemy za spotkanie, zapraszamy do restauracji. Do poziomki. Do poziomki. Zapraszamy. Zapraszamy.